Hejcie, siemano, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w kampanię online youtuberów. Słuchajcie, sytuacja nie wygląda zbyt ciekawie. Oczywiście przyjmujemy sobie propozycję od Polski, mojego wiernego sojusznika. Możecie śledzić, chociaż pewnie już... Dobra, możecie śledzić forum, tam będziecie mogli widzieć, co tam się dzieje i tak dalej. Okej, moi kochani, słuchajcie. Weszłem sobie wczoraj, ze względu na to, że o 23 dostałem save'a, czy tam coś koło tego. Wczytałem go sobie, sprawdziłem, jaka jest sytuacja i obmyśliłem, co możemy zrobić. Ja naprawdę weszłem i pomyślałem sobie, kurczę, Radek, sytuacja jest troszkę nieciekawa, bo już wam mówię, co się stało. No ale... Ale pamiętaj o tym, że ze wszystkiego można wybrnąć. I tak naprawdę... Patrzę sobie tak, straciłem tą osadę i tutaj w pierwszym odcinku mówiłem, że ta osada będzie narażona, ale nie wiem w ogóle jakim cudem, ja czekam na odcinek, pierwszy odcinek, żeby sprawdzić jakim cudem on przetransportował tutaj zresztą, wow, nie, on naprawdę miał armię w królewcu i nie miał, nawet się nie zbliżał, a dojście katapultami to dwie tury, nie wiem czy tam, no nie. Dobra, nie będę go oskarżał o cheaty i tak dalej, na pewno coś wymyślił. Tylko pytanie brzmi, gdzie on schował te katapulty i jak on wyliczył ich trasę, naprawdę, nie, jeżeli to... Naprawdę postąpił, faktycznie przygotował się do tej kampanii, widać bardzo, bardzo. A ja się głupi dałem złapać na takie, wiecie, a dobra, wchodzimy, rozpoczynamy kampanię, tutaj walnę te jednostki tu, tam siam. Widzę, że muszę zdecydowanie poważnie do niej podejść, więc... Słuchajcie, co możemy zrobić? Już sobie przemyślałem, etc. Pokombinowałem. Zobaczcie, sytuacja wygląda bardzo kiepsko. Teoretycznie. Ale w praktyce, słuchajcie, już mamy tak. Sojusz z Polską. Sojusz z Danią. Ona gdzieś jest tu jeszcze. Oraz sojusz z Mongołami. O, udało się. Mamy sojusz z Mongołami, więc co robimy? Co robimy? Słuchajcie. Trzeba tą naszą armię, myślę, przesłać w te lasy. I w momencie, kiedy on zaatakuje mi szawlę, jeżeli zaatakuje jedną armią... Nie, jeszcze inaczej, wiecie co? Trzeba zrobić tak. W szawlę zostawić tylko chłopów, jeden oddział. A tą armię także wycofać w las. Dlaczego to robię? Już wam mówię, moi kochani, moi mili. Przyjaciele, bracia i tak dalej. Czy ja w Kownie mogę zostawić na siebie bez armii? Jesteście niezadowoleni, ale muszę to zrobić. W ogóle kolejna rzecz, w ogóle cofamy jakiekolwiek budowle. Niestety potrzebuję w tej chwili pieniążków na... potrzebuję pieniążków na kampanię. I na rekrutację, więc... Milicję włóczników sobie zwerbujemy w tym miejscu na pewno, w Wilnie. W Wilnie zwerbujemy sobie dziedziców. I kolejną milicję, bo to tam się przyda i to bardzo. A, tak, tą armię cofamy sobie, tylko wycofam ją na razie do Grodna. Inaczej. Te oddziały... Bo jeszcze inaczej. Ten oddział do Grodna. Ten oddział tędy ma iść. Ten oddział ma iść do Kowna następnie. Dobra, już wam tłumaczę, co zrobiłem. Lata, że troszeczkę doświadczenia mam w tej grze. Postanowiłem, że... Nie ma tutaj... nie dojdzie, jeżeli ma tutaj katapulty, to nie dojdzie nimi w turę. Katapulty mają zasięg gdzieś do tego miejsca. Jeżeli dojdzie, no to... trzeba będzie się zastanowić nad jakimś postem do mistrza gry, żeby sprawdził, czy tam nie ma haksów. Ale nie, na pewno nie dojdzie, jestem pewien. A jeżeli nie ma w tej armii katapult, a tak jest najprawdopodobniej... to wtedy w ogóle gdzie ja mogę szpiega zwerbować? Takie pytanie. I zobacz, jakie to jest lipne. Mam tylko kupiec dyplomata. Nawet szpiega nie mam, to takie cheaterskie, nie powiem. Dobra, tego kupca ja bym sobie... Gdzie niby tutaj było takie bogate? 80, tak, to tutaj sobie tego kupca postawię. Na tym miejscu. No i super. Ha, dobra. Szybko, szybko ogarnijmy się. Więc. Nie ma tutaj na pewno. W Rydze także nie ma. W Rydze także nie ma... katapulty. A jeżeli ma... nie ma, bo sobie odpaliłem kampanię krzyżacką wcześniej. Tutaj nie na tym save, tylko normalnie. I nie ma tam katapulty. Miał tylko w tym miejscu. Więc.
będzie musiał mnie oblegać przynajmniej jedną turę, moi kochani. Jeżeli będzie mnie oblegał tą jedną turę, tylko jedną armią, jeżeli w Rydze sobie zostawi ją, to wtedy ja mu wyskakuję dwoma armiami na twarz. I robię mu gangbang, krótko mówiąc. Czyli ta armia pójdzie w piach. To będzie jego bardzo, bardzo złe postąpienie, tak? Bardzo zły pomysł. Jeżeli to wykona, to jest naprawdę... No powiem szczerze, że kampania może się nam bardzo, bardzo fajnie odwrócić jeszcze. Czy co, ja bym tego pana nawet... O Jezus, nie to chciałem. Dobra, już stój w tym miejscu. Będzie miał zasięg. Tu mam katapulty, które także mi będą bardzo pomocne. Więc tak, tu mamy 10 jednostek. Tu mamy 20. On tutaj nie ma pełnej armii. Zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. 17 oddziałów ma tylko. Tak? Dobrze liczyłem? Jeszcze raz. Kurde. 2, 4, 6, 8, 10, 6, 12, 14, tak, 17 oddziałów ma tylko. Myślę, że nawet tą armią bym mógł go pokonać, ale oczywiście te 10 oddziałów zdecydowanie będzie dla nas grało. Na pewno te 10 oddziałów będzie dla nas bardzo ważne, więc krótko mówiąc, zaatakujesz Szawlę tylko jedną armią, to ją tracisz. Tym samym jego kampania bardzo się utrudnia. Jeżeli zaatakuje armią z Rygi, znaczy myślę, że nie zaatakuje, dlatego że mój sprzymierzeniec Tuf, który gra Danią, poprosiłem go o to, aby zaatakował te miasta zakonu, które są totalnie niebronione. Wtedy będzie musiał cię cofnąć albo tą armią i myślę, że wtedy cofnie się tą armią do tego zamku. Ryga zostanie odkryta dla nas. Będę mógł się cofnąć do Szawle, będę mógł w tym miejscu zgromadzić jeszcze armię. Zresztą można nawet spróbować coś rekrutować i nie mogę. Nic ciekawego, więc nie rekrutuję. Nie wydaję teraz takich pieniędzy, bo muszę bardzo, bardzo oszczędzać. Jeżeli mnie czyli wszystko, co przedstawiłem, tak? Jeżeli się cofnie tutaj, to ja tą armią wracam się do Szawle w następnej turze, umacniam to miejsce i to bardzo, natomiast tą armią gdzieś lasami przejdę i zaatakuje Rygę. Jeżeli oczywiście armią tąże skieruje się na północ. Ale to jeszcze zweryfikują moi sojusznicy. Więc tutaj już jesteśmy zabezpieczeni. Dalej, czy w tym miejscu może coś mieć? Zapewne coś ma. Czy mi wyskoczy armią tutaj? No to jest pytanie. Dlatego właśnie w Grodnie chcę zwerbować bardzo dobrych kuszników i kolejnych włóczników. Oni mi będą bardzo, bardzo pomocni. To jest krzyżacka wieża obserwacyjna. No to jest troszeczkę lipna sprawa, no ale okej, przebolejemy to. Dalej, mój sojusznik Polska zbiera armię tutaj. Nie będzie mógł sobie pozwolić na to, żeby zaatakować Kowno bądź też Grodno, chyba że tą armią będzie chciał przejść od południa. Tak czy siak go zatrzymamy. Moi szpiedzy wszystko mi doniosą, spokojnie. I tak, Polska zbierze całą armię i zaatakuje Toruń. Nie ma siły obronić Toruń. Chyba że sprowadzi całą armię. Wszystkie armie, jeżeli sprowadzi, to będzie świetna informacja dla nas. Dlatego, że będziemy mogli spróbować jakiś malutki manewr wejścia od tyłu w jego prowincję. Jeżeli nie, to tak czy siak, jeżeli nawet tu będzie miał pełną armię, to tak czy siak Polska zaatakuje i będzie oblegać. W takim razie zakon już ma duży problem. No ale przejdźmy w takim razie do tematu Nowogrodu. A Nowogród to już mi tutaj widzę, zresztą tutaj ma fajne oddziały. Nowogród tutaj wysyła jakieś armie. Co ja robię? Słuchajcie. Dzień dobry. Zbieram armię. A cóż. Najłatwiejsza rzecz do zrobienia. Czekajcie, ilu was mogę mieć maksymalnie w oddziale? 150, a was także 150 mogę mieć? Formacja 120 tylko. Was mogę mieć 150. W takim razie doszkolimy sobie was i was, te dwa oddziały. Na razie ich rekrutować nie będziemy. Ewentualnie w tym miejscu mogę. O, w tym miejscu nawet mogę ciekawą rzecz rekrutować. Urząd werbunkowy, farmy, zamień na wioskę, drewniany zamek, ulepszenie. Ale w tym miejscu na razie nie chcę wydawać tyle pieniędzy, bo to by było samobójstwo. Dobrze. Tą konnicą dojadę, więc jest git. Co lepsze, nie ma tutaj kolejnych katapult, pan. Pan wielki Nowogród. Nie ma tutaj ani katapult, ani oddziałów, które mogłyby mi w jednej turze atakować, jeżeli coś tam będzie oblegał. Jeżeli pan będzie oblegał, to ja sobie z Baranowicz, pomimo tego, że wszędzie będę miał
dość spore niezadowolenie, stanę sobie w tym lesie. Wygląda na to, że nie wiem, czy on może mieć zasięg. Chociaż pokazuje mi, że... Nie, on teraz jeszcze ma zasięg do tego. To nie. To kryjemy się bardzo w lesie, żeby nie zauważył mój tych armii. To jest jedna sprawa. Tymi dwoma oddziałami, tylko wtedy, czy ja dojdę, także w lesie się skryjemy, wiecie? Co to oznacza? W ogóle w Baranowiczach można nawet podatki troszeczkę zmniejszyć, żeby... Chociaż... Normalne. Nie ma. Płacić! Więc... tutaj już mamy w sumie 10 oddziałów. Jeżeli przetrenuję, to będzie git. Dochodzą kolejne 4. Kolejne 2, czyli 6. 11 w sumie, nie 10, tylko 11 plus 6, jak dobrze liczymy, 17. On tutaj ma 2, 4, 6, 8, 9. I tu też 9, 18. Z Dokrzyc ruszam się, w ogóle połączmy te moje oddziały. Słuchajcie. Zabieram te oddziały na obleżenie Dunaburga, czy Kiwie, jak to się nazywa, Badziewie. Łaj, teraz to dopiero się zrobiła, nie? Sytuacja ciekawa. On tutaj ma tylko Langknechtów, których pokonamy, chłopskich uczników, którzy przeciwko kawalerii nie mają zbyt wielkiej szansy. Ja mam tutaj króla, samego wielkiego księcia, który jest naprawdę dobrym dowódcą. Mam konną milicję, która jest tutaj Langknechtopodobna, tak? Bo Langknechci ile mają? 7-8, troszeczkę lepsi są Langknechci niby, ale... Także mam moich uczników, mam Langknechtów oraz no przede wszystkim króla, który ma oddziały 11-17, co mi... Właśnie tylko to, że tutaj jest król, to mi daje taką przewagę. Dalej. Wysyłam sobie teraz moje oddziały z Poniewrza. W międzyczasie nie mogę tutaj zrekrutować niestety. Wysyłam te moje oddziały tutaj na pomoc. Jeżeli wyjdzie do mnie, to możliwe, że przegra. A nawet bardzo jest możliwe, ponieważ nie ma tej dowódcy. Dowódca tak naprawdę daje ogromną przewagę. Zresztą tak naprawdę, gdybyście zobaczyli na flagi, to jest... Jesteśmy tak naprawdę na równi. Ale jeżeli tylko to moje wsparcie dojdzie, w ogóle nie mogę rekrutować. Mogę zobaczyć, czy mogę rekrutować. No dobra, nieważne. Jeżeli wyjdzie do mnie... No to szansa na zwycięstwo, nawet jeżeli przegramy, tak, teoretycznie, to on straci dużo. Ja nie powinienem stracić mojego króla, powinien uciec. I wtedy ta armia dojdzie i dokończy, tak? Krótko mówiąc. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej byłoby po prostu jeszcze próbować przesłać tutaj na przykład tego generała. Nie, tego generała nie mogę, no to zróbmy to w ten sposób. Aby w razie W kolejny oddział przesłaliśmy, a w Dokrzycach zostanie... Zostanie ktoś w Dokrzycach? Zobaczmy. Nie, w Dokrzycach nie zostanie nic, ponieważ ten generał przejmie... Znaczy, inaczej. Ten generał tak czy siak się nie obroni przed tym. Nie wiem, czy oni w ogóle będą chcieli w Dokrzycach atakować, chociaż widzę, że to jest Nowogrodzka Wieża Strażnicza, więc zobaczymy, co on będzie chciał zrobić. I teraz zastanawiam się, czy wysłać go na dół, na południe i spróbować... Tak, myślę, że to będzie zdecydowanie to, co chcę zrobić, czyli wyślę go tutaj. Wieża Strażnica, nie będę tego. Chociaż... Coś mi to da? No troszkę mi dało. I tak nie widzę, co tam ma. No dobrze, więc... Jeżeli mnie zaatakuje tymi armiami, to ja będę miał w praktyce równie potężną armię w tym miejscu. Dalej. Tutaj kolejnych jeźdźców sobie zwerbujemy. Tutaj mogę rekrutować, nie mogę. No ale tych jeźdźców także przeznaczy. O, oni będą mieli zasięg, więc krótko mówiąc, zaatakuje mnie, będzie mnie oblegał. To ja z tej armii, z tą armię wszystko przeprowadzę tu. Obejmie nad nimi kontrolę Drawenis z Dokrzyc. I będzie walna bitwa. Walna bitwa, którą oczywiście toczymy na automacie, bo inaczej nie można. Dalej, z Grodna ja bym chciał przesłać moich uczników do tego oddziału. Albo nie, jeszcze dalej. Bo ty będziesz mógł się połączyć potem ewentualnie w tym miejscu. Ci kusznicy są naprawdę dobrze, oni mają atak 11-11, tak? To jest naprawdę dobry oddział. I zostało mi już w sumie wszystko, tak? Co chciałem zrobić. Więc... Miejmy nadzieję,
Chociaż czysto teoretycznie, gdybym się ustawił tym moim królem i zaatakował dopiero w następnej turze. Nie, dobra, nie. Dobra, zaryzykowaliśmy. Przykro mi, jeżeli coś się stanie, to będzie lipa, ale myślę, że król powinien dać sobie radę. Pomimo tego, że ma dobre jednostki, to powinien sobie dać radę, albo może będzie chciał sprowadzić z Rygi wsparcie. O, to będzie dobre, bo wtedy w następnej turze my sprowadzimy swoje oddziały. Wtedy sprowadzimy swoje oddziały, połączymy go w tym miejscu. Zaatakuje, zniszczymy Dunburg, zaatakujemy, zeszturmujemy go po prostu. Zaszturmujemy go w ogóle. Jak ty masz? 2. Masz 1, a ten jego klecha, gdzie on jest? Spokojnie, 95% pogaństwo, możesz mi naskoczyć. Chyba tyle. Myślę, że tyle. Oczywiście relacje polepszone z Polską, ponieważ mamy układ, ogłoszono sojusz. A, i jeszcze jedno. Dyplomata. Jest tak, polski, norweski, nowogrodzki, duński, krzyżacki. Czemu ja nie mogę? Gdzie są Mongołowie? Hello? Duński. Dobra. To jest bóg gry w takim razie. Ej, no ale to mi strasznie utrudnia grę w takim razie, przepraszam, ale gdzie są twórcy? Muszę ten bóg zgłosić, bo w tej chwili tak naprawdę moje plany dość mocno się sypią. Ale tak, w takim razie skoro... Gdzie jest duński chociaż dyplomata? Duński, jesteś. Próbujesz jak sojusz, prawa handlowe, dostęp wojskowy, legenda mapy, dostęp wojskowy, w ten sposób, złóż ofertę. Okej. Okay. Tyle. Dobra, kończymy ten dzisiejszy odcinek, więc zobaczymy, co zrobi w następnej turze nasz przeciwnik. Więc albo się rzuci na nas i straci tą armię jedną, jeżeli moi sojusznicy wykonają wszystkie ruchy tak jak bym chciał, no to wtedy mają przerąbane. Znaczy zakon ma przerąbane, nie moi sojusznicy. Dobrze, dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, do następnego odcinka, bye bye.